Szczęść Boże, coś wam powiem. Podobnie jak uczeni w piśmie i faryzeusze, mamy swoją własną koncepcję zbawienia. Okazuje się jednak, że rozmijamy się z tym, czego Bóg od nas chce i co nam daje. Otwierając nasze serca oraz umysły na łaskę i w całej prostocie, przyjmując Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela, zgadzamy się na Jego działania. Bóg lubi zaskakiwać i pokazać, że w tym, co wydaje nam się niemożliwe do opanowania, On ma pełną kontrolę. Mądrzy i roztropni uważają na każde słowo. Analizują, zanim podejmą jakąkolwiek decyzję. Budują wielkie teorie do tego, co jest oczywiste. Samo przyjście Mesjasza, który narodził się z ubogiej dziewczyny z Nazaretu, w tej betlejemskiej grocie, zaskoczyło uczonych i faryzeuszów. Nie znamy motywów, dlaczego Bóg wybrał taką drogę zbawienia. Więc pozostaje nam tylko przyjąć i zaakceptować taki scenariusz. Jedność Jezusa z Ojcem jest istotna. Pokazuje nam zaufanie do Ojca, który nieustannie trwał przy Synu. W końcu są jednego serca i jednego ducha, a serce Boga zawsze wspiera potrzeby człowieka. Bóg mówi, jestem z tobą, by cię umocnić, żebyś nie musiał się lękać, trwożyć i uciekać od życia. Ten fragment zachęca nas do bycia człowiekiem prostego serca. Wyjaśnimy jeszcze, że prostaczek to nie jest prostak. Owszem, przyjęło się mówić, że prostaczkowie to ludzie niewykształceni, prości, ubodzy. Ale to ci, którzy poszli za Jezusem i słuchają Jego słów. Czy można być mądrym i roztropnym, a jednocześnie prostaczkiem? Bez wątpienia tak. Prostota prostaczka nie leży w jego wykształceniu czy statusie majątkowym, ale jest to postawa serca. Jezus wysławia Boga Ojca za to, że ukrył pewne sprawy przed mądrymi. A to znaczy, że czasem jest dobrze, kiedy ludzie nie wszystko wiedzą i rozumieją. Bóg udziela tego daru każdemu, kto chce, najchętniej jednak prostaczkom, to znaczy ludziom, którzy nie prezentują takiej postawy, jakby zjedli wszystkie rozumy. Tacy na ogół marnują dar wiary, bo zamiast go przyjąć, dyskutują z nim, racjonalizując, co się da. Wiara jest skutkiem objawienia się Boga człowiekowi, a nie naszego wysiłku. Własną chęcią i wysiłkiem, owszem, utorujemy drogę Bogu do naszego serca, ale poznanie Boga i wiara będąca tego konsekwencją jest darem Boga. Ludzie mądrzy tylko po ludzku nie rozumieją tego, że Bóg nie jest jednym z bytów tego świata, które możemy poznawać w miarę jak uda nam się nawiązać z Nim kontakt poznawczy. Bóg jest kimś osobowym, kimś, kto żyje i kocha. Jeszcze więcej, On jest miłością. Ta wspaniała prawda o Bogu nie dociera jednak do tych, dla których najwyższą mądrością jest tylko mądrość ludzka. Tę prawdę poznaje się tylko w zawierzeniu, że mądrość Boża przewyższa wszelkie mądrości ludzkie.